Równoleżnik M. O misjach inaczej. Serdecznie witam na równoleżniku M. Jesteśmy na spotkaniu na zjeździe misjonarzy, misjonarek w Pieniężnie, tutaj w naszej Alma Mater, czyli miejscu, gdzie się kształcą misjonarze. Stąd te okrzyki radości gdzieś tam w tle. Naszym gościem jest ojciec Mieczysław Drust. Na dziś 20 lat pracy w Chinach, a w zasadzie w Hongkongu. Witam cię serdecznie, Mieczysławie. Również. Każdy misjonarz wnika w kulturę kraju, a dzieje się to w pierwszych krokach przeważnie przez poznanie języka. Opowiedz właśnie twoją przygodę, ile to trwało w przypadku języka kantońskiego, którego się uczyłeś. To trwało dokładnie 2 lata. Początek zawsze jest trudny, bo jak w innych językach człowiek się nauczy na przykład good morning, idziesz i podchodzisz do osoby, powiesz good morning, to ci odpowie. A tu się uczy Joe-san. Podejdziesz, powiesz Joe-san, a nikt nie wie, co ty w ogóle człowieku do niego mówisz i nikt ci nie odpowie. Czyli jedna frustracja. Dopiero po wielu latach człowiek mówi Joe-san. Wtedy dopiero ludzie odpowiedzą Joe-san. Tak, sam ćwiczyłem to z wieloma współbraćmi, czy ludźmi, którzy poznałem, z kim, że człowiek się nauczył tego dzień dobry i kilka tam wyrażeń i jak chciałem tak się pochwalić, że człowiek umie się przywitać, to przeważnie reakcja była taka, że mnie nie rozumiano totalnie. Tak jest, dokładnie. No przybliż, jak trwała ta nauka, bo trafiłeś od razu do Hongkongu i co dalej, o jakichś tam elementach tej nauki, bo to jest pewien proces, tych znaków chińskich się uczy człowiek później, jak to się odbywa? Myślę, że chiński uniwersytet, który już od dłuższego czasu przygotowuje misjonarzy i głównie ci, którzy uczą się kantońskiego na tym uniwersytecie razem ze mną, to można powiedzieć, że to są misjonarze, misjonarki. Niekoniecznie nasze zgromadzenia, z wielu innych zgromadzeń. W mojej klasie na przykład, jak było nas 14, to tylko 3 osoby świeckie, które się uczyły kantońskiego. A głównie też osoby, które już miały, że tak powiem, męża albo żonę mieszkającego w Hongkongu, dlatego też się uczyli. Pozostałość jest to po prostu misjonarze, misjonarki. Dlatego ci nauczyciele i cały szef tej szkoły są bardzo zaprzyjaźnieni z nami werbistami. Czyli po prostu rozumieją pracę misyjną, rozumieją, kim jest wiara, kim jest Kościół katolicki. Wielu spośród tych nauczycieli też są katolikami. Czy to duże są różnice, bo wiemy, że jest mandaryński, czy są jakieś inne odmiany jeszcze chińskiego? Jest kilka języków, 7 głównych. W naszym terenie jest tak zwany kantoński, bo włącza się miasto Kanton, czyli od tego pochodzi język kantoński, natomiast miasto leży w Chinach, dlatego obowiązkowy jest język mandaryński. My, jako że tak powiem autonomia, czy Macao również z tego rejonu, mówimy po kantońsku, czyli tyle się uratowało, że nie należymy do Chin centralnych. Wiem, że dopiero w 2 roku człowiek uczy się tych znaków, czy ta sztuka malowania, bo to chyba nawet nie jest pisanie, tylko malowanie, jest trudna. Jak się pozna kulturę chińską, to wiesz, że to jest jak klocki Lego. Chińskie znaki składają się z wielu znaków. 2 znaki mogą wchodzić w 1 znak. Na przykład, jeżeli mówi się dobrze po chińsku, hou, to jest pierwszym znakiem będzie dziewczyna, czy znak na dziecko, dziewczynkę. 2 znak, który następuje potem, przyłączony do tego, jest na znak chłopca. Różnica kulturowa jest taka, że jak się ma chłopca i dziewczynkę, to znaczy, że jest bardzo dobrze. Stąd też jest wielki nacisk nałożony, żeby każda rodzina miała i dziewczynkę, i chłopca. Stąd też słowo hou, czyli dobrze. I tak by cała ta gama tych wszystkich znaków składa się właśnie z tego radykals tak zwany, czyli tej głównej, później jest wymowy. A mówię, wszystko jest jak klocki Lego. Dopiero człowiek się uczy z czasem, dopiero poznaje więcej znaków. Znaki wchodzą w znak, na przykład znak ognia, fo. Ale 3 znaki ognia przedstawione przy sobie, to znaczy pożar, czyli po prostu, mówię, jak Lego po prostu. Ale to dopiero z czasem, jak człowiek się nauczy, to widzi, że w tym jest logika. A ile zajęło ci czasu, lat? Bo wiadomo, kurs języka to jest taki wstęp do przygody. Po ilu latach tak się poczułeś już swobodniej? Myślę, że to człowiek nie liczy tych lat.
kiedy się czuję swobodnie. Myślę, że... Dalej się te klocki składają? Dalej się składają te klocki. Kiedyś to każdy prześmięty człowiek przygotowywał ten tekst Ewangelii. Teraz jakoś człowiek czasami przygotuje, czasami nie idzie, czy stan na żywca, jak to się mówi, czyta ten tekst Ewangelii. Czy z czasem po prostu człowiek poznaje tyle znaków i jak odprawiam mszę świętą, czy ma to samą Ewangelię, to w pewnym momencie już to się tak utrwala, że czasami no nie trzeba przygotować. To zależy, w jakim środowisku się przebywa, czy człowiek się czuje dobrze, bo jak się spotyka obcych ludzi, ze względu na nasz akcent, obcy ludzie mogą nas nie zrozumieć. Natomiast jak się przebywa wśród przyjaciół, wśród parafian, oni już tak są osłuchani naszej wymowy, że po prostu rozumieją, o co nam chodzi. Ja powiem do kryciak, jeszcze na początku się uczyłem kantońskiego, to moja parafianka, to była osoba obca. Ja mówiłem do tej osoby obcej po kantońsku, ta nic nie rozumie. A ta parafianka po prostu powtarzała, co ja powiedziałem po kantońsku tej osobie, która nie rozumiała. Czyli po prostu jest pewna frustracja, ale nie wolno się poddawać po prostu. Jest to proces, który mówię, że mój kantoński został tłumaczony na kantoński dla jednej osoby. Po prostu tak jest i trzeba się do tego po prostu zaakceptować, nie poddawać się i po prostu do przodu. No. Jakbyś mógł przybliżyć, jak to się stało, że w ogóle zostałeś misjonarzem i wybrałeś ten taki specyficzny kraj? Ja zawsze lubiłem Azję. Ja myślę, że może to brzmi śmiesznie nawet i głupio, ale pamiętam, kiedyś były takie chińskie herbaty w Polsce. Ja nie wiem, z jakimś zapałem przerysowywałem te znaki. Nie wiem dlaczego, byłem wtedy dzieckiem. I czasami pamiętam jako dziecko, to również bardzo byłem zamiłowany w oglądaniu atlasa i map. Atlasy, globus i mapy to było dla mnie czymś najbardziej, że tak powiem, interesującym. Przyjąłem sobie te chińskie herbaty, te chińskie znaki, które mnie bardzo jakoś po prostu zafascynowały. Czy to prawda, że już na pierwszej parafii zdobyłeś swego rodzaju rodziców? Ja myślę, że po prostu ludzie są niesamowicie do nas, do kapłanów, traktują nas z ogromną, że tak powiem, życzliwością i z takim szacunkiem. Ja myślę, że to samo, co kiedyś w Polsce było za dawny czas, za mojego ojca jeszcze, czy mojej mamy, rodziców, całowało się księdza w rękę, traktowało się z wielkim szacunkiem. Ja myślę, że wśród tego starego pokolenia, tam, którzy są, to jest to samo. Traktuję rzeczywiście z wielkim szacunkiem. I ja mówię, jak żeśmy z tymi starszymi osobami, żeśmy zaprosili nas tak zwane jamcia albo dim sum, jak to się nieraz mówi po chińsku, czyli na polski tłumaczy to jest picie herbaty, ale to nie jest tylko picie herbaty, ale jedzenie całego tego chińskiego rzeczy. Ja powiem, że teraz siedzimy z tymi starszymi osobami, one mówią, my się cieszymy, że ksiądz jest z nami, że ksiądz z nami je, bo po prostu nasi synowie zajęci pracują, a my was traktujemy tak właśnie jak naszych synów, że po prostu z tą wielką radością, że my możemy mieć księdza, że tak powiem, z nami przy stole wśród tych starszych osób. Czy to prawda, że ludzie z Hongkongu, zapewne też z Makao, nie lubią być nazywani Chińczykami? Myślę, że po prostu jakość życia jest na wyższym poziomie Hongkongu. Wielu z nich jakoś w pewnym sensie czuje się wyższych trochę. Nie chce po prostu być utożsamiany razem z Chińczykami, bo Chińczyk to jest po prostu biedny człowiek, komunistyczny kraj, a oni po prostu w kraju bardziej na wyższym poziomie. I tak też było, że ludzie z Hongkongu czuli się odrębnymi ludźmi w porównaniu z ludźmi z Chin centralnych. Aczkolwiek wielu ludzi z Chin starszego pokolenia przyszło do Hongkongu za chlebem. Ci, którzy są teraz w naszej parafii, to są już dzieci tych, którzy przyszli po prostu z Chin za chlebem, jak to się mówi. Co tak charakteryzuje ludzi z Hongkongu, tych mieszkańców? Ja myślę, że też jest przyzwyczajenie do wolności. Pewnie jest wolność słowa, ale też takie poczucie, że wcześniej co było, że po prostu ludzie mają władzę, że władza, ja to mówię, Yangqin, czyli że po prostu władza należy do ludzi, że to ludzie wybierają, że to ludzie rządzą i że cała ta władza jest w ich ręku, że oni decydują. Niestety z wpływami chińskimi coraz bardziej jest tak, że po prostu oni nie czują już, że decydują, że po prostu są inni, którzy za nich decydują. To jest właśnie dla nich największym takim, że tak powiem, bólem, bo oni są dumni z tego, że kiedyś mieli taką wielką wolność, że kiedyś mogli decydować o życiu, o wszystkim, a teraz jakby ta decyzja jest im powoli, powoli odbierana. I to jest chyba największy ból tej młodzieży, która opuszcza Hongkong i wyjeżdżają do Anglii, albo do Kanady, albo do Australii, albo do innych krajów. Po prostu nie mogą się niektórzy z nich pogodzić, że po prostu no, ta wolność
nie tyle dobrobyt, ta wolność, ta radość po prostu życia, bo jak się kiedyś mówiło w Polsce, taka wielka smuta, że do Polski też powraca wielka smuta, jak myśmy za tego komunizmu, jedna wielka smuta i każdy taki smutny i tego. Oni byli niesamowicie radośni, uśmiechnięci, mieli tą czuć radość życia, wolności, dobrobytu, a tak powoli, że tak powiem, no teraz jakby są pozbawieni tego, z czego byli zawsze dumni. Chciałbym przy tej okazji też porozmawiać z Tobą o Twoich pasjach, zainteresowaniach. Pamiętam gdzieś z czasów seminarium, gdzie miałeś takie swoje drogi, swoje zainteresowania. Wiązały się dużo z informatyką, z komputerami. Teraz wiem, że od kilku lat tworzysz aplikację i uczysz się języka hebrajskiego. Skąd takie zainteresowania? Czy to się jakoś łączy? To wynika z mojej natury, bo jak to mówię po angielsku, childish, czyli człowiek, który ma serce jak dziecko. Typowo dla człowieka serce dziecka, że go interesuje wszystko. I ja należę do takich ludzi, że mnie zawsze coś interesuje i za tym idę. I rzeczy, które bym się chciał nauczyć albo zrobić, przeczytać czy coś, to wiem, że nie starczy mojego życia, bym zrobił wszystko i to, czego się chcę nauczyć i co chciałbym zrobić. A tak hebrajski uczę się dlatego, że jest wielka potrzeba Słowa Bożego, rozumienia Pisma Świętego, żeby iść głębiej do Pisma Świętego, bo myślę, że to jest fundament. Przez jakiś czas jakby to się straciło, ludzie się koncentrowali na innych rzeczach, a jakoś te Słowo Boże, to wszystko nie było tak bardzo, szło głęboko. Kiedyś powiedział, że ludzie do Hongkongu są, jakby czuły się na wyższym poziomie, stąd też nie mogą tolerować takiej byle jakości. Jak oni żyją w dyscyplinie i wszystko, co robię, zdyscyplinowane, tak też i kapłan musi być zdyscyplinowany. Ja też musi mieć wiedzę. Ta wiedza po prostu jest ważna. Jest bardziej wiarygodny, jeżeli rzeczywiście zna język biblijny i jego kazania wtedy są bardziej, jak to by ludzie powiedzieli, bardziej mają większą wartość. Dlatego trzeba, jako bycie kapłanem w Hongkongu, trzeba zawsze i zawsze się rozwijać. A jeżeli chodzi o informatykę, czy komputer, to jest moje hobby, czy nauka języków programowania, to po prostu rozbudza umysł, czyli myślenie abstrakcyjne, czyli po prostu jakoś widzieć jedną wielką całość. Ale to też pomaga w Biblii, czy pomaga w innych rzeczach, że człowiek się nie zatrzymuje w jakimś jednym miejscu i po prostu jest szczęśliwy z tego, co wie, czego się nauczył, ale po prostu ciągle się uczy czegoś nowego. Jakby to powiedzieć, że po prostu jak się człowiek uczy czegoś nowego, to znaczy, że się nigdy nie starzeje. To znaczy, że zawsze po prostu się nie boi. Nie boję się w tym sensie tak, że ja jestem już za stary, co ja tam teraz będę robił, co się nauczyłem, to i dobrze, ale to pomaga po prostu. Mam zamiar założyć swój kanał biblijny egzegezy, może, ale najpierw muszę się nauczyć języka hebrajskiego i greckiego. Chciałbym też opracować aplikację taką, żeby jakoś mieć więcej, zebrać informacji o naszych werbistach SWD, żeby jakoś po prostu ludzie, którzy by chcieli się dowiedzieć czegoś o werbistach, miejscach, placówkach, gdzie jesteśmy, aby po prostu widzieć wszystko w jednym, zgromadzić w jedno miejsce, bo werbiści zajmują wiele rzeczy. Mają też, prowadzą szpitale, prowadzą szkoły, prowadzą wiele, wiele innych rzeczy, aby jakoś to zebrać w całe, żeby ludziom w tym takim niewielkiej aplikacji przybliżyć cały świat, że tak powiem, werbistowski, że tak powiem, czyli to wszystkie miejsca na ziemi, w których my jesteśmy, żeby to się jakoś tak po prostu zbliżało ludzi, po prostu bardziej ludzie rozumieli nas. W jednym, że tak powiem, aplikacji mieć dostęp do wszystkiego, co jest związane z nami, z werbistami, z misją naszą. No, cieszę się, że zacząłeś od tego celu, nie po co ta aplikacja, bo rzeczywiście cel jest pewnie szczytny i tak jak my jako misjonarze werbiści bardzo się różnimy, bo w różnych krajach pracujemy, to rzeczywiście gdzieś tam ten problem z zobaczeniem nas na jakiejś wspólnej płaszczyźnie to istnieje. Też wiedziałem, że od lat ty się tym interesujesz, tu pieniężnie jeszcze w Polsce byłeś znany, że jak przeszedłeś po kolędzie, to później miałeś parę komputerów do naprawy i z chęcią to robiłeś i właśnie ludzie cię znają też z takich rzeczy właśnie bardzo praktycznych i też z takiej gotowości do pomocy. Wspomniałeś właśnie o tych wielkich sprawach, czy trosce duszpasterskiej, o Kościół, o sprawy Kościoła, o to, że ci ludzie też właśnie szukają tej głębi, tego poziomu. Właśnie jakbyś jeszcze też powiedział o religijności mieszkańców Hongkongu czy narodu chińskiego. Ja mówię, też zawsze mnie zastanawiało, że z jednej strony
jest wielka, potężna kultura, która ma swoje wartości niesamowite, bo w samej tej kulturze jest i szacunek do człowieka, do drugiego, głębokie poszanowanie dla życia i taka grzeczność, taka też niesamowita troska o relacje wzajemne, o zrozumienie, o to, żeby zadbać o kogoś. Ale też zdarzyło się, że spotykałem ludzi, Chińczyków, którzy zupełnie też w tym naszym spotkaniu, że właśnie jesteśmy osobami religijnymi, tu jesteśmy misjonarzami, przymrużali oczy, słuchali, chcieli to zrozumieć i miałem wrażenie, że trudno jest dotrzeć właśnie z tym tematem takim duchowym, o Bogu. Właśnie to mnie zastanawiało, że to jest taka wielka rozpiętość, a z drugiej strony miałem okazję poznać tu i tam Chińczyków, którzy jeśli akurat stali się chrześcijanami, katolikami, to tak jak mówisz, że wielka klasa ludzi, którzy dbają o swoją kulturę, o język, gdziekolwiek są, o swoje tradycje, o jedzenie, kultywowanie tych wszystkich też reguł życia chińskiego i z drugiej strony mają taką wielką gorliwość o sprawy wiary. Jak to wygląda w Hongkongu? Hongkong o tyle jest dobrym miejscem, że chrześcijaństwo przyszło przez Imperium Brytyjskie, zajęcie Hongkongu i sprowadzenie, jak to niektórzy mówią, tych żołnierzy irlandzkich, którzy mieli pilnować tam porządku, nie Brytyjczycy. A Irlandczycy byli katolikami, czy są nadal, można by powiedzieć, i dla tych rodzin irlandzkich żołnierzy były budowane kościoły, aby po prostu w tamtych czasach mogły uczestniczyć na mszy świętej. I w bardzo prosty sposób się, można powiedzieć, rozwinęło chrześcijaństwo, bo misjonarze rozdawali żywność i dla tych biednych, którzy tam byli, jeszcze pozostali. To ja mówię o historii, o przeszłych czasach, nieobecnych. I po prostu przez te rozmowy niektórzy ludzie byli tak głodni, że nie mieli nic do jedzenia. To przez to, jak mówię, są miskie ryżu, czy coś za to. Wielu zapisywało się do kościoła. Wielu też z Chin znajdowało pracę w kościele, czy jakieś tam coś zrobili, żeby jakoś zarobić parę grosza. I z tych misjonarzy naszych poprzedników, to byli ludzie, którzy byli tymi, którzy dawali, którzy obdarowywali. To samo, co teraz mamy na przykład w Afryce, czy gdzieś, że my tam przynosimy pieniądze, jakoś obdarowujemy tych ludzi. I ja mogę powiedzieć, że ja jestem w takiej szczęśliwej sytuacji, że ja zbieram owoce tego, czego nie zasiałam. Czyli ci włoscy misjonarze, czy inni, którzy przyjechali, pracowali, byli życzliwi. Ja teraz zbieram owoce tego, co na czym się nie napracowałem, bym powiedział. Czyli ta życzliwość, ta miłość, tą miłością, która nas otaczają, to jest właśnie owoc tego, że ktoś przede mną był. Czyli wielka wdzięczność tym wszystkim misjonarzom przed nami, co byli, którzy rzeczywiście włożyli ogromny wkład do rozwoju, do pomocy. Oczywiście ta sytuacja się zmieniła. Teraz oni żyją na wysokim poziomie, mają pieniądze, mają wszystko. My jesteśmy, jak tak powiem, biedni i oni teraz nas obdarowują. Ten model życia w Hongkongu, ta nowoczesność, może szczególnie dla ludzi młodych, to im pomaga? Czy są też rzeczy, które komplikują ich życie? Wszyscy gonią za nowoczesnością. To jest taki kraj, że jak najnowsze komórki, Apple czy cokolwiek, to muszą kupić od razu, stoją w wielkich kolejkach, żeby tylko kupić najnowsze modele i tak dalej. No jest taki pęd za techniką, pęd za tym, ale nie wszyscy. Wielu jest takich, którzy, że tak powiem, jeszcze żyją prosto, ale że pomaga to im, no to po prostu świadczy. No i są też dumni z tego wszystkiego, z tego rozwoju, z tego wszystkiego, co tam jest i rzeczywiście dzięki temu żyje się im, o wiele lepiej. Odbiję trochę tematem. Musiałeś zapewne doświadczyć przejażdżki przez chiński most śmierci, jak nazywają ten most, który łączy Hongkong i Macao. Jest to szczególny most na, nie wiem, czy to już można powiedzieć, na morzu czy oceanie. 55 kilometrów, jak tak się dogrzebałem. 23 to jest ten główny most. 6,5 kilometra podwodnego odcinka, a reszta to drogi takie podjazdowe. Całość wspomagana jest sztucznymi wyspami. Drugą twoją parafią była parafia w Macao. Jak wrażenia po przekraczaniu tego mostu i czym się może różniła ta praca
twoja w tamtej części? Na pewno most i autobusy, przejazd autobusem z Hongkongu jest o wiele wygodniejszy niż czekanie na wodolot i to było więcej skomplikowane. Kolejki, kupowanie tych biletów, cały ten proces później wsiadania, odpływania, czekania, kiedy odpłynie, co tak dalej. No to prawie tak jak w samolocie, że po prostu człowiek czeka to tamto, zanim się ruszą i tam bezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest o wiele większa wygoda rzeczywiście korzystając z mostu. Tylko człowiek wsiada do autobusu, nie musisz patrzeć na czas, że każde 15 minut i tak dalej, i tak dalej. Kiedy jest przepełniony prompt, to trzeba czekać, nie prompt tylko ten cały wodą, to trzeba czekać na następny. A tutaj po prostu autobusy jeżdżą jeden za drugim, jak się jeden zapełni, to drugiego się wchodzi spokojnie, nie trzeba patrzeć na nic, na czas, tylko się po prostu jedzie. Jest 100 razy lepiej, szczerze mówiąc. I Makao dużo się różni od Hongkongu? Czy jest bliższe Chinom kontynentalnym? Makao zawsze było bliskie Chinom kontynentalnym, bo Chiny kontynentalne, jak to się wytrzymały łapę na Makao od samego początku. Portugalczycy raczej w inny sposób po prostu gospodarowali, że tak powiem, po portugalskim stylem byśmy powiedzieli. Wiele widać też, że wielu, na przykład małżeństwa mieszane, bardzo często w Makao są ci Portugalczycy plus ci lokalni ludzie, czego w Hongkongu nie spotka się. Hongkong jest jakby... Nie chcieli się po prostu mieszać z obcokrajowcami. Bardziej tacy Chińczycy to Chińczycy. W każdym razie rzeczywiście są posłuszni Chinom, dlatego Makao. Natomiast Hongkong jeszcze przez długi okres czasu trzymał to takie, że my jesteśmy my, że my po prostu nie podlegamy Chinom, że my sami. Właśnie dlatego teraz jest wielki ból dla tych ludzi. Natomiast Makao już było przyzwyczajone do tego. Portugalczycy jakoś nie przekładali tej ręki, żeby tak trzymać to wszystko. Makao tylko jest tyle to, że ludzie chodzą wolniej. Czy tak się nie spieszy, nie latają za pracę, nie wchodzą w błyskawicznym tempie do metra, z metra do pracy, z pracy do tak dalej, tak dalej. Nie ma tego pośpiechu. No ludzie rozmawiają z obcymi nawet. Jest takie bardziej otwarcie na człowieka obcego. Pójdą, zagadają, nawet jak się nie znają, to i tak będą z tobą mówić. I ja bym powiedział, że styl życia Makao jest jak styl życia na wsi. Natomiast w Hongkongu jest jak styl życia w mieście, że ludzie mieszkają w tym samym bloku, ale na tym samym korytarzu, ale się nie znają. Coś takiego. Natomiast Makao tak jakby się ludzie znali jedni drugich i jest, tak mówię, wiejski styl życia, mimo to, że Makao jest miastem. W takim naszym pojęciu werbistów prowincja chińska czy dystrykt chiński, jeśli myślimy właśnie o Chinach, tworzy wiele miejsc. To właśnie są wspólnoty, które są na kontynencie chińskim. Jest Hongkong i Makao, ale jest też Tajwan. Jak wy się kontaktujecie ze sobą? Jak funkcjonuje ta wspólnota, która jest jedną wspólnotą, ale no pewnie są też pewne jakieś ograniczenia? Znaczy nie kontaktujemy się, bym powiedział, że po prostu czasem prowincjał czy jacyś wiceprowincjał czy ktoś tam z rady może się przemieszczać pomiędzy tymi wszystkimi naszymi, że tak powiem, czy Tajwanem, czy Makao, czy Hongkongem, czy Chinami, ale raczej my jako osobiście współbracia to nie. Znaczy my z Hongkongu czy z Makao jesteśmy jako jedna wspólnota, sami się znamy, sami różne rzeczy, a Tajwan jakby oni są swoją wspólnotą i mainland, główne Chiny są też swoją wspólnotą. Nie ma raczej czegoś takiego, żebyśmy się tam mieli jakieś spotkania, czy tam jakieś tam te. My jesteśmy jakby jedna prowincja, ale tak naprawdę jak trzy prowincje. Bo inna jest kultura, inna jest kultura w ogóle życie, sposób życia Hongkong, Makao, inny jest sposób życia w Chinach kontynentalnych, czy mainland, jak to nazywają, a inny sposób życia na Tajwanie, dlatego że my jesteśmy jedna prowincja, ale inna mentalność, bym powiedział. Inna mentalność, inne podejście do rzeczywistości. No inne problemy po prostu misyjne, że tak powiem. Czy ta praca, twoja obecność w Hongkongu daje ci satysfakcję? Jak widzisz swoją przyszłość? Mamy pracę tak pastoralną, czyli na parafiach pracuję tak samo jak w Polsce, no w zależności co kto lubi. Ja na przykład osobiście bardzo lubię udzielać sakramentów i tą pracę tak zwaną sakramentalną, czyli msza święta, słuchanie spowiedzi, czy szty, czy śluby, czy pogrzeby, czy
inne rzeczy. I dlatego ja się cieszę, że tam jestem, bo ja lubię pracę pastoralną. Nie różni się niczym od pracy w Polsce, bo tak samo przejdę te same sakramenty. Człowiek spędzi wiele lat tam na miejscach, to wie, że ludzie są tacy sami, że nie ma tam różnicy pomiędzy ludźmi. Czy miałeś jakiś taki dzień, czy przygodę, która cię zaskoczyła, czy tak może nawet poruszyła cię? Znaczy, dla mnie życie jest takie normalne. Ja nie ma niczego, kto by powiedział, że to jest jakieś coś niesamowicie niezwykłego, czy jakiegoś tam... Normalnie, jak na każdej parafii człowiek pracuje, robi swoje, odwiedza ludzi, ma swoich przyjaciół, swoich wrogów, że tak powiem, tak jak wszędzie. Znaczy, może... A myślę, że to nie tylko kwestia z Hongkongu, ja myślę, że to kwestia całego świata może być, albo tu miejsc tak zwanych cywilizacyjnych. To jest z ludźmi, którzy chcą się ochrzcić, czasami jest takie podejście, nie wiem, może w Polsce tak samo. Czasem to przyjęcie wiary jest, niektórzy ludzie to uważają jakby zapisanie się do partii politycznej. Także po prostu tutaj by ktoś się zapisał do PiS, czy tam Platformy, czy Konfederacji, bo wybiera, bo taka mu partia odpowiada. I tam czasem tak jest, taka mentalność podobno, czy katolicy, czy protestanci, czy inni jakby nie to jakby człowieku wierzył, tylko jakby wybierał partię polityczną, czyli po prostu... Która coś mu daje, czy może poczucie bezpieczeństwa. Tak, czyli po prostu w niektórych ludziach jest i też działanie administracja na parafii, to czasami ludzie to odnoszą do korporacji, że tak jak jest system korporacyjny, tak myślę, że system na parafii, a co jest inne. Dlatego trzeba bardzo często być blisko ludzi, tłumaczyć im, że tyle się zdarza, że service provider, service user, jakbyśmy to powiedzieli, że tylko są serwis, który dostarcza parafia i service user, czyli użytkownicy. I brakuje czasami w niektórych miejscach tego kontaktu ojciec, bo jak nas nazywają ojciec, to musiałby być jednak kontakt ojcowski i dzieci. Czasami trzeba dużo pracować, żeby przełamać ten sposób myślenia, że my jesteśmy wspólnotą, jesteśmy rodziną, nie jesteśmy jakąś korporacją, która odprawia msze święto, słucha spowiedzi, czy tam ślubów, czy innych rzeczy, ale że my jako rodzina, jako wspólnota. No tak są nauczeni po prostu, dyscypliny, to tam, to wszystko ma być dokładnie z dyscypliną, wszystko dokładnie jak ma być, tak samo jak przyjmowanie Komunii Świętej, czy ma tak, czy nie, czy stać, czy ręka, czy tak. Ja powiedziałem, my jesteśmy rodziną, jak ktoś chce klęczyć, nie klęczy, ktoś chce na rękę, ktoś, ja mówię, nie możemy, mówię, być jak w wojsku, a w Hongkongu rzeczywiście taka dyscyplina jak w szkole, że w wojsku, że jak wszyscy żołnierze maszerują, to tak samo się podchodzi do komunii, tak samo jak całowanie krzyża w Wielki Piątek. Ja mówię, mamy bardzo dużo czasu, mówię, i adorację krzyża, mówię, zróbcie tak, jak wy uważacie. Ktoś chce położyć się twarzą na ziemię, niech się położy. Ktoś chce przyklęknąć, niech przyklęknie. Ktoś chce tylko skinieniem głowy iść dalej, niech idzie. Ktoś chce przejść w milczeniu, niech przejdzie w milczeniu. Wy jesteśmy rodziną. I to mówię, to nie jest wojsko, to jest armia, ale oni są przyzwyczajeni do tego, że musi być rozporządzenie. Ten, który jest komentatorem podczas przyświętej, musi wyczytać. Teraz wszyscy idą tak i tak, i trzy skłony przed krzyżem i skręcamy w lewo. Oni instrukcje wykrywają. Nie jesteśmy w armii, ja mówię, to nie ma wojska, mówię. Czyli też jest ten świat taki rytuałów, jednak człowiek, rytuały nam pomagają. Coś, do czego człowiek jest przyzwyczajony przez wieki, przez lata, czerpie od rodziców, dziadków. A jest też ten drugi biegun takiego spotkania i to, co my mówimy, myślę, że w relacji właśnie z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem, z bliźnim, ta relacja osobowa. Nie? Też w kuluarach wspomniałeś, że ludzie jednak też się cieszą, kiedy mogą bliżej poznać kapłana. Boga. Przede wszystkim myślę, że to, co zauważam tych ludzi, którym jesteśmy po tylu latach, jestem... A myślę, że to w Polsce, na całym świecie jest to samo. Ludzie pragną być blisko kapłana, który zna Boga. I ja myślę, że kwestia wiary, bo w kapłanie, w człowieku się widzi, że ten człowiek naprawdę wierzy w Boga podczas jego kazań, czy jego działania, czy kapłan nie wierzy w Boga. I ja myślę, że jest taka rzeczywiście tęsknota, czy taka chęć bycia blisko tego kapłana, o którym oni wiedzą, że wierzy w Boga, że ma wiarę. I to jest chyba tak bardzo dociera. Ja powiedziałem, ja jestem z ludźmi, tylko że ja
Ja mówię, dlaczego ci ludzie mnie lubią? Dlaczego przychodzą? Ja nie jestem człowiekiem rozrywka, się nie śmieję, ha, 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 nie gram na gitarze, nie tańczę, nie śpiewam, nie, wiesz, nie zabawiam ludzi. Ale czemu oni do mnie przychodzą? Czemu chcą być? Ja mówię, no ja, mój kantorski też nie jest dobry, ja nie mówię dużo, a mnie, po prostu to co wyczą, to rzeczywiście bycie blisko człowieka, który wierzy w Boga. I chyba to jest dla nich najważniejsze. I to niech będzie puentą naszego spotkania, bycie świadkiem, bycie kimś, kto szuka głębi, sensu właśnie życia, żeby być nie tylko radosnym zewnętrznie, ale właśnie szczęśliwym każdego dnia, żeby to z nas emanowało. Jest to jakieś wielkie zadanie dla Kościoła, też myślę, że dla całego świata. Dzięki serdecznie, Mietku, za to spotkanie. Zapłać. Życzę ci dalszej kontynuacji pracy w Hongkongu. Cieszę się, że mogłem go poznać trochę bliżej dzięki tobie, którego też od lat znam z czasów seminarium. Z Nysy jeszcze. A jeszcze z Nysy, tak. Z ojcem Mieczysławem Druzdem rozmawiał ojciec Krzysztof Kołodyński, werbista. Wysłuchali Państwo podcastu Równoleżnik M o misjach inaczej. Poprzednich odcinków można posłuchać na stronie internetowej równoleżnik.werbiści.pl, pisane bez polskich znaków, lub w najważniejszych serwisach z podcastami. Zapraszamy!